W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w górę, do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dziesiątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy mojej, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święty jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej stopami, a na jej głowie korona z gwiazd 12. Słowa świętego Jana z Apokalipsy, z pierwszego dzisiejszego czytania. Tak przedstawiają między innymi artyści Matkę Najświętszą, malarze, rzeźbiarze. Czcigodni bracia kapłani z księdzem Michałatem na czele, gospodarzem, proboszczem parafii, gospodarzem tej pięknej uroczystości. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, którzy kochacie Matkę Najświętszą, dlatego dzisiaj przybyliście do świątyni, aby jeszcze bardziej bliżej niej być i oddać się z dziecięcą ufnością do niej. Jedynym człowiekiem z rodzaju ludzkiego,
wolnym od grzechu pierworodnego, była Najświętsza Maria Panna. Co więcej, wolna była także od grzechów osobistych, od jakiegokolwiek grzechu, skłonności do grzechu. A dlatego była wolna od wszelkiej zmazy, gdyż Bóg wybrał ją od wieków na Matkę Zbawiciela Świata i obdarzył ją pełną łaski i różnymi przywilejami. A na jej głowie korona z gwiazd na sześciu. Właśnie te 12 gwiazd symbolizują 12 przywilejów Maryi. Przypomnijmy, które to są przywileje. Najpierw przedwiecznie wybrano na Matkę Boga Człowieka, Odkupiciela Świata. Niepokalanie poczęta, absolutnie bezgrzeszna, wolna od porządliwości, pełna łaski, dziewica, Matka Boga, współodkupicielka rodzaju ludzkiego, w niebo wzięta, wszechpośredniczka i wszechorędowniczka u Boga, Królowa nieba i ziemi u Boku Syna i ostatni, czczona wyjątkowym kultem. W liturgii Kościoła katolickiego dwa przywileje Matki Bożej są bardzo uroczyście obchodzone, a są to niepokalane poczęcie, które przypada 8 grudnia w kalendarzu i w niebo wzięcie 15 sierpnia, właśnie dzisiaj. Te dwa przywileje, pierwszy i ostatni w czasie, ujmują jakby w ramy ziemskie życie Maryi. Dzisiaj czcimy Matkę Najświętszą w przywileju jej w niebo wzięcia. Różne są nazwy określające niebowzięcie Matki Bożej, na przykład zaśnięcie, przejście do nieba, ale najczęściej Kościół określa jako wniebowzięcie, czyli że Maryja po ziemskim życiu została z duszą i ciałem, mocą Bożą wzięta do nieba. Mało się mówi, mało się słyszy, ile lat żyła Matka Najświętsza na ziemi i jakie okoliczności towarzyszyły jej odejściu z tej ziemi. Według najstarszych zapisów historycznych zaśnięcie Bożej Rodzicielki nastąpiło w 63 roku jej życia. Jak utrzymuje tradycja chrześcijańska, apostołowie byli przy ostatnich chwilach ziemskiego życia Maryi. W momencie jej zaśnięcia, jak opisują kroniki, widzieli oni aniołów i słyszeli śpiew duchów niebieskich. Ciało Maryi wśród tych śpiewów zostało złożone w grobowcu w ogrodzie Getsemani. Ale po upływie 3 dni zjawił się wówczas nieobecny Tomasz i prosił, że chce widzieć ciało Maryi. Otworzono grób. Ciała nie było, tylko prześcieradło wydające piękną wonię. Wszyscy zrozumieli, że ten, to znaczy Jezus, który przyjął ciało z Maryi Dziewicy, zachował je, dziewicę, nieskalane i wziął razem z duszą do nieba jako już uwielbiony. Piękny
Piękny termin w teologii, ciało uwielbione. Co to znaczy ciało uwielbione? Jakie właściwości ma ciało uwielbione? Według nauki Kościoła Maryja wolna od grzechu pierworodnego, czyli bez skazy, pełna łaski, z chwilą wzięcia jej do nieba już dostąpiła zmartwychwstania swojego ciała. Dostąpiła pełni zbawienia, na co wszyscy inni ludzie, których dotknął grzech pierworodny i grzech osobisty, muszą czekać na powszechne zmartwychwstanie przy końcu świata. Maryja wniebowzięta już tego zbawienia dostąpiła. Ciało uwielbione. Ma ono już inne, zupełnie inne właściwości niż za życia na ziemi. A więc ciało uwielbione jest niecierpiętliwe. Nie cierpi. Nie potrzebuje pokarmu. Nie potrzebuje snu. Nie odczuwa zmęczenia. Ciało uwielbione jest przenikliwe, czyli może bez przeszkód przemieszczać się z miejsca na miejsce, tak jak Chrystus, który przyszedł do apostołów mimo drzwi zamkniętych. Ciało uwielbione ma i tę właściwość, że nie używa mowy, języka. Wystarczy pomyśleć i chęć przekazania tej myśli komuś innemu i tamten je odbiera bez słów i głosu. Tak będzie, kiedy ciało nasze będzie uwielbione, kiedy będziemy zbawieni. Kochani, taka jest nauka Kościoła na temat dogmatu wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. A w czym mieści się aktualność tego dogmatu? Charakterystyczną cechą ludzi wszechczasów i dzisiaj też, może nawet szczególnie, jest zbyt wielkie zapatrzenie się człowieka w ziemię. We wszystko co ziemskie, w materię. Tak wielkie, że człowiek innych wartości pozaziemskich wydaje się nie dostrzegać. Jesteśmy świadkami na co dzień, jak wielka jest pogoń za używaniem życia, za wszelką cenę. Dla przykładu, 18-letni młodzieniec zapytany, co robi w niedzielę, odpowiedział: dla mnie niedziela to piłka, film, dziewczyna i alkohol. Wynika z tego wyraźnie, że ostateczny cel człowieka, jakim jest szczęście wieczne w niebie, u ludzi tak myślących zatrzymany jest w granicach tylko doczesności.